Dzień dobry. Rozpoczynamy przedostatni, to znaczy czternasty wykład w tym semestrze. No chyba, żeby mi się nie udało jeszcze z czymś zdążyć, to być może zrobię jakiś dodatkowy wykład, ale mam, na, mam wrażenie, że się zmieszczę. Proszę Państwa, więc poprzednim razem z, yy, znaleźliśmy yy, połowę odpowiedzi na pytanie Schwarzschilda, mianowicie jak wygląda sferycznie symetryczne i statyczne rozwiązanie równań Einsteina próżniowe, to znaczy, w którym nie ma żadnej materii, po prostu tenzor Einsteina jest równy zero. No i yy, uzasadnialiśmy, że taką metrykę, że taką metrykę sferycznie symetryczną statyczną no, można zapisać, znaczy można wybrać takie współrzędne, żeby metryka wyglądała w ten sposób. DS kwadrat równa się. No tutaj jakaś jeszcze nieznana funkcja, którą będziemy dzisiaj liczyli razy współrzędna. T, ta współrzędna t to była związana z, tym, z tą statycznością, bo statyczność to znaczy, że jest jakieś pole wektorowe wzdłuż którego się przesuwa. No to pole wektorowe, można je nazwać d po dt. t to jest to x0, współrzędna zerowa. To pole wcale nie musiało być jednostkowe, także tu stoi nieznana funkcja. Plus, a tutaj można było tę resztę, to znaczy trójwymiarową metrykę, w różny sposób zapisywać. I myśmy na przykład do rachunków użyli takiego zapisu, że to jest konforemnie płaska metryka. To znaczy, że to jest metryka płaska, taka jak w geometrii Euklidesowej, gdzie współrzędne czyli te współrzędne dxi, x, y, z to są jak gdyby współrzędne kartezjańskie dla tej metryki, no tyle tylko, że jeszcze pomnożone przez coś tam. I z tych założeń o symetrii sferycznej i statyczności wynikało, że te dwie funkcje niewiadome mogą być tylko funkcjami od tej zmiennej, no tej, która jest stała na, yy, na tych sferach, prawda? To znaczy od współrzędnej radialnej w tej parametryzacji. No proszę Państwa, taką metrykę płaską tośmy zapisywali. Tak jak to się zazwyczaj robi we współrzędnych sferycznych, to znaczy tych, z tych współrzędnych x, y, z, zrobiliśmy współrzędne sferyczne. No i ta metryka we współrzędnych sferycznych, tośmy to robili ćwiczenie na jednym z pierwszych wykładów. Wygląda tak, że to jest, y, m, przepraszam bardzo, y, a może tak napiszę, r kwadrat d omega plus dr kwadrat. Przy czym, proszę Państwa, ze względów takich historycznych, to znaczy chciałbym, żeby moje oznaczenia były zbliżone do tego, co w większości podręczników Państwo yy, znajdziecie, no to r to, to nie jest to r, które potem się zapisuje, to jest inne r, ja je oznaczałem r z kreską, prawda, no, może, ponieważ chciałbym jeszcze tutaj trochę manipulacji porobić, to rzeczywiście te, te moje rachunki ostatnio, gdzie występowało R i R z kreską, były dosyć takie, no można się było łatwo pomylić, to sobie pomyślałem, że ja zamiast tego R z kreską, to wezmę po prostu inną literę, niech ta litera się nazywa U, prawda, o, no trudno, nie jest to ładnie, Prawda? więc pamiętamy, że u to jest po prostu pierwiastek sumy x i do kwadratu, no czyli tak. W związku z tym te dwie funkcje mają prawo zależeć tylko od tego u. No i to, cośmy zrobili ostatnio, to pokazaliśmy, że to równanie G00 równa się 0, implikuje równanie różniczkowe drugiego rzędu na tę funkcję i ją znaleźliśmy. Ta funkcja była postaci. 1 plus jakaś stała dzielone właśnie przez to U do potęgi czwartej. No tutaj jeszcze by mogła być inna stała D, no bo równanie drugiego rzędu dopuszcza dwuparametrową rodzinę rozwiązań. No i te stałe, tak, po pierwsze, wybraliśmy. Ta stała nie zmienia wiele, dlatego że ona tylko zmienia te współrzędne. Ją można wintegrować pierwiastek z niej w te dxy i w związku z tym można było bez straty ogólności wybrać jako d liczbę 1, wtedy te współrzędne dx daleko w tym od obszaru silnych pól, czyli tam gdzie to L jest bardzo duże, no to to jest prawie płaska metryka. Natomiast druga stała C, no to ona się brała z tego rozwinięcia, prawda, że 1 plus C przez U do czwartej w, dla bardzo dużych u dla u dążących do nieskończoności. No to jest prawda 1 plus coś małego do czwartej to jest 1 plus 4 te rzeczy małe, czyli 1 plus 4 C dzielone przez u. No i, a pamiętamy, że rozwiązanie, zlinearyzowanych równań Einsteina, które bardzo dobrze przybliża teori no, prawdziwą teorię w obszarze bardzo słabych pól, no to to miało być 2m przez u. No i stąd wniosek, prawda, że to c to było równe m przez 2. Prawda, o. Coś takiego. Teraz proszę Państwa jeszcze, no właśnie, czyli jak to przepiszemy, jak to przepiszemy, czyli już jedno równanie spośród sześciu równań Einsteina rozwiązaliśmy. Jeszcze musimy znaleźć funkcję fi, za chwilkę to zrobimy. Natomiast Yy, pozostałe cztery równania yy, są już spełnione na mocy symetrii. Także wystarczy te dwa rozwiązać i wszystko będzie dobrze. Za chwilę będziemy to robili. Teraz jeszcze przypominam, co to jest to d omega. No to jest forma objętości na, yy, na yy, to znaczy objętości, objętości dwuwymiarowej na powierzchni sfery jednostkowej, no, czyli pamiętamy jak całkujemy po sferze zmiennych teta i fi, no to to jest sinus teta d teta d fi, Prawda? O, to jest to, to, jest to d theta. No i to już byłoby wszystko z tych przypomnień. I teraz jeszcze bardzo ważna rzecz, to skoro o tym mówię, to, to przejdźmy do tego. Mianowicie można... Aha, czyli innymi słowy. Można... Inną zmienną, właśnie taką, którą w literaturze oznacza się r, ozna przyjąć w ten sposób, żeby jej kwadrat był współczynnikiem przy tej mierze na sferze jednostkowej. Innymi słowy, to nowe r, no to będzie takie, żeby Powierzchnia sfery odpowiadającej r równe konstant wynosiła właśnie 4 pi r kwadrat. Czyli innymi słowy, jeśli sobie zdefiniujemy nową zmienną taką, żeby r kwadrat było równe, no tyle ile stoi przy omega, czyli u kwadrat razy 1 plus c przez u do czwartej. Prawda? No to wtedy objętość sfery no to jest ciągle te 4pi, jak całkujemy przez, po, po współrzędnych, no i jeszcze razy to r kwadrat, prawda? To jest definicja tego r. Proszę Państwa, oczywiście tutaj można jeden, jed, jeden kwadrat zdjąć, czyli to jest definicja nowej zmiennej, która o w ten sposób wygląda. I wtedy Tę, tę samą metrykę można zapisać inaczej. DS kwadrat równa się. No najpierw ją zapiszmy w tych współrzędnych U, które często się nazywa współrzędnymi jednorodnymi. No to jak już powiedzieliśmy, tutaj będzie plus r kwadrat i miara powierzchni na sferze jednostkowej. No a teraz jak to skombinujemy z tym, no to okazuje się, że ten współczynnik tutaj wynosi 1 minus 4c dzielone przez r razy d. R kwadrat. O. Do dalszych rachunków będziemy raczej używali, jeszcze może tak sobie przepiszmy, czyli poprzednio to było właśnie u, y, przepraszam bardzo. 1 plus c. Przez u do czwartej razy u kwadrat, przepraszam bardzo, razy tak u kwadrat d omega plus d u kwadrat. No czyli można. to rozwiązanie albo zapisywać w tych współrzędnych to się nazywają współrzędne jednorodne albo też w takiej reprezentacji i relacja między tą współrzędną u a r tutaj jest dana no i wszystko jest jasne i teraz proszę państwa ja będę do dalszych rachunków na razie póki co używał tej reprezentacji Schwarzschilda. I może sobie jeszcze raz to zapiszmy. Więc proszę Państwa, ta, czyli tak, ds kwadrat równa się minus fi dt plus r kwadrat d omega plus jeden przez jeden minus cztery c przez r, no czyli po prostu tutaj będzie dwa m de kwadrat Proszę Państwa tak, te współrzędne to to jest X0. No tę współrzędną nazwijmy X3, a te dwie współrzędne kątowe nazwijmy sobie X1, X2 i ogólnie niech one się nazywają X duże A. No i teraz tak, w poprzednich rachunkach to wszystko nazywaliśmy xk, gdzie k było równe 1, 2, 3. Natomiast teraz warto odczepić tę współrzędną i teraz te współrzędne będziemy nazywali x małe a, gdzie y, gdzie to małe a, przyjmuje wartość 0, 1 i 2. Prawda? Czyli teraz poprzednio patrzyliśmy na tę czasoprzestrzeń jako taką jednoparametrową rodzinę trójwymiarowych powierzchni i teraz też, prawda, że to będzie jednoparametrowa rodzina takich trójwymiarowych powierzchni, no tyle tylko, że ta metryka tutaj już nie jest rimanowska, a pseudorimanowska. Jak na to w ten sposób spojrzymy, to teraz właśnie zastosujemy ponownie twierdzenie Gaussa-Kodaciego. To znaczy. G, no prostopadło, prostopadłe. Przypominam to ogólne twierdzenie, jedna, druga. No i tutaj jest trójwymiarowa, skalar krzywizny, minus signum tego wektora ortogonalnego razy trace krzywizny zewnętrznej do kwadratu minus trace kwadratu krzywizny zewnętrznej o i myśmy to Używali w takim przypadku, gdy to przy, y, prostopadło prostopadłe, to było 0,0. A teraz tego samego twierdzenia, a i wtedy oczywiście y, 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 prostopadły wektor był czasowy, w związku z tym tutaj było minus, w związku z tym tutaj było 0, co nie miało wielkiego znaczenia, ponieważ te krzywizny zewnętrzne były i tak równe 0, w związku z tym trzeba było rozwiązać po prostu równanie takie, że krzywizna skalarna jest równa 0. Teraz będzie inaczej, czyli teraz specyfikujemy to twierdzenie gaussa kodaciego do tej współrzędnej R, czyli liczymy G33. No tu jest krzywizna skalarna tej powierzchni, o, o tej powierzchni, prawda, tej powierzchni trójwymiarowej, a tutaj wektor prostopadły ma charakter przestrzenny. W związku z tym to jest dodatnie, no, czyli tutaj jest plus jeden. I teraz jeszcze proszę państwa. Żeby nam się wszystko nie pokręciło, to może niech już ta literka K będzie zarezerwowana dla krzywizny zewnętrznej tej powierzchni względem czasu, a tę krzywiznę zewnętrzną tej powierzchni względem przesuwania w r, może oznaczmy sobie L, czyli napiszę tutaj tak trace tego do kwadratu minus, czyli plus trace tego kwadratu tego tensora. No i ma, mamy coś takiego. No i teraz będziemy to liczyć. Proszę Państwa, więc jak wygląda y, ta y, metryka GAB? No to ona jest oczywiście, y, prawda, czyli G00, G01 i tak dalej, przede wszystkim ona jest diagonalna. Prawda? I tak, na miejscu numer 0,0 stoi to minus fi. O, to tutaj jest 0, a tutaj są te A, prawda? A B. No to, y, to ta metryka to jest po prostu R kwadrat razy ta metryka na sferze jednostkowej nazwijmy ją sobie gamma ab to jest stała metryka która od Ela nie zależy właśnie wyekstrahowaliśmy zależność tego wszystkiego od tego promienia gdzie gamma ab no to w zmiennych w zmiennych sferycznych. No to wygląda tak, że tutaj jest 1 tu 0 tu 0, a prawda d fi kwadrat, prawda wektor d po df ma y, kwadrat długości równe sinus kwadrat teta, prawda? To są zmienne. Czyli no, przepraszam bardzo, źle napisałem, nie małe a B, tylko właśnie duże AB, dlatego że małe AB to jest 0, 1, 2, a te 1 i 2 to oznaczyliśmy dużymi literkami. I oczywiście to, ta, ten, ta notacja jest konwencjonalna, no ale bardzo często tak, tak się ją stosuje, więc niech tak już zostanie. Czyli to jest kwadrat długości wektora d po deta, ale nie cały kwadrat, tylko kwadrat w tej metryce gamma, bo potem jeszcze jest pomnożone przez l kwadrat, a to jest kwadrat długości wektora d po d phi. No to chyba mamy już wszystko gotowe. No i musimy najpierw zacząć liczyć te krzywizny zewnętrzne, no to pamiętamy, że tak. L no AB, generalnie rzecz biorąc, to było 1 nad pierwiastek z tego G33, prawda? Razy y, y, gamma 3AB i przepraszam bardzo w tej mojej konwencji, zresztą to jest powszechnie używana konwencja, to tu jest jeszcze minus, prawda? Tu jest jeszcze minus. No także mamy metrykę. Wszystko już jest w porządku. Tak. To proszę Państwa, do tych rachunków pozwolę sobie teraz jeszcze tutaj o to coś, co tu stoi. To coś, co tu stoi żeby nie ciągnąć, bo to przez jakiś czas będzie, to ja to nazwę po prostu F kwadrat. No i wiemy, że to F kwadrat to jest właśnie jeden nad ten pierwiastek. No to skoro tak, to, to F kwadrat to jest właśnie G3, 3, bo to jest współrzędna przy dx3 do kwadratu, prawda? No to teraz już wiemy, pierwiastek z g3,3, czyli to jest tak, minus, 1 przez f. No a teraz co to jest g3,3? No to jest 1, druga, g3. No i tutaj a priori by stało jakiekolwiek tam a, prawda? Jakiekolwiek a. No ale ta metryka jest diagonalna, w związku z tym jak tylko stoi jakiekolwiek A, yy, przepraszam bardzo, nie jakiekolwiek A, tylko jakiekolwiek Mu. O, czterowymiarowe, bo to jest czterowymiarowa metryka. Ale jedyne G, które ma trójkę u góry, to jest g 33 bo wszystkie inne. Są równe zero. W związku z tym tu jest G3,3, a tu jest g 3 A plus G3BA minus G3. No i proszę Państwa, wszystkie mieszane prawda wszystkie mieszane jak tutaj stoi 0 lub 1 lub 2 no to wszystkie współczynniki przy tych mieszanych yy, iloczynach różniczek są równe 0 a ta metryka jest czysto diagonalna więc to jest 0 to jest 0 no i na samym końcu otrzymujemy właśnie yy, to jest G, teraz tak, co to jest G33? Skoro G33 na dole to jest f kwadrat, no to odwrotna do macierzy diagonalnej, no to jest też macierz diagonalna z odwrotnymi tymi, czyli to jest 1 na f kwadrat, czyli to jest równa minus z minusem się zje, czyli to jest 1. Ojej, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, bo je, jeśli to jest F kwadrat, to to nie jest, to to jest równe 1 przez F kwadrat. No a pierwiastek no to jest F, ale podzielony to tutaj jest F, tak? Czyli to jest tak. 1 przez 2 F, G AB. No i pochodna w kierunku 3, to znaczy w kierunku era. Dobrze. No to liczmy. Teraz wyszczególnijmy to. Po pierwsze, no G mieszane między zerem a A duże jest 0, więc to L 0a. No to jest równe 0, nie ma o czym mówić. No i teraz tak, LAB, no to jest różniczy, to jest 1 przez 2F, no i pochodna tej metryki, no to jest 2R, a ta gamma. Jakby stała, tak, tak stoi. No, co jeszcze można zapisać w ten sposób? Jakby tu był kwadrat, to by było po prostu g. Także to jest 1 przez fr, a tutaj po prostu sama metryka AB. No i jeszcze zostaje nam obliczenie L0, L00, no to jest pochodna 00 współrzędnej, no to mamy ją tutaj, prawda? Mamy ją tutaj, no to będzie minus, no bo tam jest mi, równa się minus 1 przez 2f, a tutaj jest po prostu to fi. Prim, pochodna fi po trzeciej zmiennej, no czyli po zmiennej l. Dobrze. No to proszę Państwa, co to jest ślad tego Ela? No ślad tego Ela to jest L00G00 plus LABGAB. No to jest jak L00 pomnożę przez... G00, no skoro G00 na dole to było minus phi, no to G00 u góry to jest odwrotność tego, czyli trzeba pomnożyć to przez minus 1 przez phi, czyli to będzie po prostu 1 przez 2F, razy fi przez fi. No to jest taka pochodna logarytmiczna, na razie niech to tak zostanie. Natomiast LAB, GAB, LAB, GAB, no to GAB, jak się zwęzi z GAB, to będzie ślad macierzy jednostkowej, ale w dwóch wymiarach, to będzie 2, no czyli po prostu to będzie plus... Aha, przy czym oczywiście G, GAB to jest Macierz odwrotna do tej, prawda? No to będzie tak. Dobrze. Tak, to będzie 2 dzielone przez FR. No to znaczy, że ślad L do kwadratu, no to jest tak, to jest jeden przez dwa f fi prime przez fi do kwadratu plus cztery przez F r do kwadratu, no i plus podwojony iloczyn plus podwojony iloczyn to jest 2 fi prime przez fi, a tutaj jest 1 przez F kwadrat r. No dobrze, natomiast proszę państwa ślad L razy L no to cóż, no to trzeba napisać L, A, B, L, C, D. Przepraszam bardzo, to małe musi być CD. No a tutaj G, A, B, G, C, D. No ale proszę Państwa, jeżeli by jakiekolwiek A miało numer 0, to jedyne g, które tu ma 0, to jest 0. Wtedy jedyne l, które tu ma 0, to tu jest 0. Wtedy jedyne g, które ma tu 0, to jest 0. Czyli wszystkie składniki, które zawierają jakieś 0, no składają się tylko z jednego, mianowicie to jest L00L00 L00 razy G00. G00, no to widzicie Państwo, już nawet nie muszę tego wypisywać, no bo to jest kwadrat tego. To znaczy, że jak to się tam odejmuje, to kwadrat tego się odejmie. No to już jest dobrze. No, ale jeszcze zostanie plus LAB, LCD, GAC. G B D. No ale ponieważ to LAB jest proporcjonalne do G, no to, trze, to z tych Lów można wybrać dwa razy, dwa razy ten współczynnik, czyli to będzie tak. No to, to, naj, to najpierw zapiszmy to, no to to jest kwadrat tego, czyli to jest kwadrat no tego pierwszego członu, czyli to jest dokładnie to, 1 plus 2f fi' przez fi do kwadratu. Natomiast to coś, no to tutaj dwa razy wyciągniemy ten współczynnik, to będzie 1 przez fr do kwadratu, a potem zostaną nam dwa razy g na dole i dwa razy g na dole, na górze. Czyli to będzie tak, g razy g, razy g odwrotne, g odwrotne. No to jak g pomnożymy przez g odwrotne, dostaniemy macierz jednostkową. Jak pomnożymy, no to z tego też macierz jednostkową iloczyn macierzy jednostkowej, to jest macierz jednostkowa w dwóch wymiarach, to jej ślad wynosi, proszę Państwa, dwa. No i teraz w końcu ta <laughs> wielkość. To jest, którą odejmujemy od era, to jest to minus to. No dobrze, proszę Państwa, to się uprości, czyli na końcu mamy trace l do kwadratu minus trace kwadratu l. To się równa, jak już powiedzieliśmy, to, to się odejmie, to minus to to zostanie dwa razy, to się równa 2, może inaczej, niech to będzie dwa dzielone przez F kwadrat R kwadrat. No i na samym końcu jeszcze zostanie to plus dwa fi prime przez fi, a tutaj jest 1 przez f kwadrat r. Tak? I to warto zapisać w następujący sposób. Włączmy 2 przez f kwadrat r poza nawias, a tutaj jest, no nic mądrego, 1 przez r. 1 przez r plus phi' przez phi. No to jeszcze to można sprytniej zapisać, w ten sposób, że to jest f kwadrat przez r, a tutaj napisać coś takiego r razy phi pochodna, no dzielona przez r razy phi. To jest taka pochodna logarytmiczna, Prawda? No bo jak to, różnic to różniczkowanie padnie na samo r, to da 1 i wtedy wyprodukuje ten czynnik 1 przez r. A jak to różniczkowanie padnie na fi, to r się uprości i wyprodukuje. No i proszę Państwa, wstawiając to do tamtego, to musi być równe 0, prawda? No bo równanie Einsteina w próżni to by było równe jakiejś składowej. 8 pi razy jakaś składowa tenzora energii pędu materii, a nie ma materii, więc jedno z równań Einsteina wychodzi, że to jest równe zero, no to, że ta wielkość ma być równa y, trójwymiarowej wemu y, skalarowi gęstości. Czyli równanie Einsteina wygląda w ten sposób, pozwolę sobie nielegalnie z metodą wycierania, prawda, to już tego, czyli to się równa R trójwymiarowe R tej trójwymiarowej metryki. No dobrze, to teraz. Jak to obliczyć, ten trójwym No ta trójwymiarowa, to już troszkę wprawy mamy, także tutaj na razie odkreślam to grubą kreską, proszę Państwa, tak jak Tadeusz Mazowiecki. Oj, przepraszam. Metry, yy, skalar krzywizny, no to trzeba pozwężać, yy, Całkowicie tenzor Riemann'a. Czyli to bierzemy sobie trójwymiarowy tenzor. No i AB, AB, prawda? No bo jak zwęzimy właśnie w pierwszym i trzecim, to dostaniemy tenzor Riciego, No a skalar krzywizny to jest zwężenie tego tenzora Riciego, No i proszę Państwa. To już żeśmy robili kilkakrotnie, ale przypomnijmy sobie, prawda, że ponieważ R, y, tenzor krzywizny metrycznej jest antysymetryczny w tej parze i w tej parze, no to tutaj są tylko y, trzy możliwości, one muszą być różne. No ale trzeba je uwzględnić dwa razy, no bo na przykład 0,1, 0,1 oraz 1,0, 1,0, ale to jest to samo, czyli to jest dwa razy, a tutaj wszystkie trzy możliwości, prawda? Więc tak, 0,1, 0,1, no i ta dwójka mówi, że również uwzględnione zostało 1,0, 1,0. plus 0,2, 0,2. No i na końcu jeszcze takie R trójwymiarowe 1,2, 1,2. Mogą Państwo powiedzieć, że jestem niekonsekwentny, bo jak rzecz dotyczyła współrzędnych 1, 2, 3, to zamieniałem sobie cyklicznie, a tutaj jakoś wyróżniłem to 0, no bo tutaj to 0 jest wyróżnione. Proszę Państwa, i teraz zdarza się cud, czy nie cud, to nie jest wielki cud, mianowicie to i to jest równe 0, proszę Państwa. Okazuje się, że ta metryka jest taka, zaraz to pokażemy, że to jest równe zero, że to jest równe zero. Skoro tak, to to się sprowadza do takiego dwuwymiarowego problemu. Mianowicie, my bierzemy tę krzywiznę niby trójwymiarową, ale tak naprawdę w dwóch wymiarach. No wszystko się, wszystko jest tutaj, wiąże się z tym, że co prawda tutaj stoi coś, fi, coś niebanalnego, niebanalnego z punktu widzenia r, ale dla ustalonego r to to jest coś banalnego, bo to jest stała, ona od t nie zależy. Ona od, czyli na takiej powierzchni r równe konstant, to to jest stała. W związku z tym wszystkie gammy wewnętrzne tej, yy, tej metryki Ponieważ to jest stałe, nie zależy od niczego, ani od tych kątów, ani od tego czasu, to wszystkie gammy, które zawierają gdziekolwiek zero, czy na górze, czy na dole, są równe zero. Również wszystkie pochodne po czasie są równe zero. No, bo to było to założenie Schwarzschilda, że metryka jest Dobrze, no to wobec tego, proszę Państwa, wnioskujemy, że dla takiej metryki, przy czym przypominamy, że badamy tą trójwymiarową metrykę o tę. To to była tylko skala różniczkowania po Rze. Natomiast to co badamy, to badamy R. No to proszę państwa, czyli to jest stała razy DT, czyli taki walec, prawda? Taki walec. R też jest stałe, nie, nieważne, no to bardzo łatwo widać, że jak tutaj jest ja, gdziekolwiek 0 albo na dole, to to jest równe 0. Również pochodna po dx0 czegokolwiek z, z tej metryki jest równe zero. No to jak to skonstatujemy, to bardzo łatwo widać, że to, to jest nic innego, jak byśmy brali taką. Że, że można nie uwzględniać wszystko, co zależy od tego trzeciego wymiaru, czy tam zerowego wymiaru, wchodzi tu trywialnie, czyli to jest równe dwa razy dwuwymiarowa taka, dwuwymiarowy taki obiekt. O. Bo tu tylko, w, tylko wchodzą, yy, prawda? Yy, różniczkowania tej dwuwymiarowej metryki i ewentualnie po dwóch wymiarach. Po tych wymiarach jeden i dwa. No ale proszę Państwa, to, to jest nic innego jak właśnie krzywizna skalarna dwuwymiarowa. Dwuwymiarowa krzywizna skalarna. Proszę Państwa, ja yy, pozwolę sobie. W, wyliczyć yy, zostawić to wyliczenie jako bardzo łatwe ćwiczenie prawda czyli my mamy taką metrykę przypominam gamma ab która jest równa r kwadrat no razy a tutaj jest 1 sinus kwadrat teta 0 0 Państwa, gdyby nie było tego r kwadrat to jest, no to jest bardzo proste wyliczenie. To jest krzywizna skalarna sfery jednostkowej i to by było dwa. To by było dwa. Natomiast jak wchodzi to, prawda, gdyby ta dwójka tutaj była na dole ale nie jest. Ale gdyby była, to wszystko by się. to to R by nie miało żadnego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że to zawsze w tych y, gammach to jest po, y, metryka odwrotna i metryka zwykła. W związku z tym to R by występowało w każdej gamie raz na dole, raz na górze by się upraszczało i to by było wszystko, proszę Państwa, tylko różniczkowanie. Tych, tego jednego bidnego sinusa. No bo różniczkowanie jedynki nic nie daje. I to by wyszło wtedy dwa. Ale proszę Państwa, jak podnosimy do góry, no to musimy użyć macierz odwrotną. Prawda? Musimy użyć macierz odwrotną. G, 2, 2. No i wtedy, gdyby to R. I teraz R się liczy. No i rezultat jest. Taki, że tu będzie 1 przez r kwadrat. Dobrze. Czyli to jest równe 1 przez r kwadrat. No i teraz, czyli zostawiam to wyliczenie Państwu jako bardzo proste ćwiczenie. Tak, czyli trzeba rozwiązać takie równanie. Trzeba rozwiązać takie równanie, to jak my na nie spojrzymy, tam pomnożymy przez r to tobie ten równania, no to dostaniemy coś takiego, że to, to jest równanie na pochodną logarytmiczną takiej funkcji r fi. r fi, pochodna przez samo r fi, to będzie równe, 1 przez R F kwadrat. No to to jest to F kwadrat. To jest to F kwadrat, tak? No to jak jeszcze zostanie pomnożone przez 1 przez R, to to się równa 1 przez R minus 2M. No, i to można zapisać w postaci znów logarytmu. Z czego? No właśnie z tego r minus 2m. No i ten logarytm prime. No a to oczywiście jest równe logarytm z r phi prime. No to jeśli dwie funkcje mają tę samą pochodną to najwyżej mogą się różnić o stałą. W związku z tym logarytm r fi jest równe r minus 2m. co ja mówię, na no przecież, tutaj. przepraszam, jest równe logarytm z tej funkcji r minus 2m, no plus jakaś stała, nazwijmy to d, w związku z tym r fi to się równa właśnie e do potęgi d razy r minus 2m, Czyli jak podzielimy przez R, to phi to się równa jakaś stała E do D razy 1 minus 2M przez R. No i teraz oczywiście z tą stałą D możemy wybrać dowolnie, dlatego że możemy wybrać tak, żeby to było 11 i to też niczego nie zmieni, dlatego że Pomnożenie tej stałej, oj przepraszam, tutaj kwadrat powinien być, pomnożenie te, y, fi przez stałą to y, niczego nie zmienia, dlatego że można to interpretować jako zmianę nowej współrzędnej, y, współrzędnej t. W związku z tym można tę współrzędną t tak dobrać, żeby w nieskończoności dla dużych r to było równe 1. No i, prawda, czyli wybieramy D równe 0, tak żeby to było równe 1. I w ten sposób otrzymaliśmy ostateczne rozwiązanie problemu Schwarzschilda. Zapiszmy to, czyli to phi to jest minus 1 minus 2m przez r. To jest metryka Schwarzschilda. Zwracam uwagę jeszcze na to, że w nieskończoności, o, to, to jest tak, minus 1 plus 2m przez r. Także zwracam uwagę na to, że, że to H0,0 dodatek do metryki płaskiej lorenzowskiej, jest. Tego samego znaku, 2m przez l. Tutaj jest z plusem, bo tutaj jest w mianowniku, w związku z tym, w przybliżeniu dla dużych r, to jest 1 plus 2m przez l, prawda? Więc to jest, wszystko się zgadza z tymi naszymi rachunkami liniowymi. No i pozwólcie Państwo, że zbiorę myśli. I chyba zrobimy przerwę. Dziękuję bardzo.